Dzień dobry. Dzisiaj gościem Rzeczy o Polityce jest Łukasz Ługowski, nauczyciel, wychowawca, wieloletni dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Nawet obecnie emeryt. Skąd? Tak. Obecnie emeryt, ale chyba się wychowawcą nie przestaje być. Nie. No i to nauczycielem też niby tylko teoretycznie. No w ogóle w paru miejscach jest tak, że się nie przestaje być, prawda? Mamy początek roku szkolnego, to pewnie to nie przestaje też jakoś w panu dźwięczy, może nie dzwonkiem, ale takim może mobilizacją wewnętrzną. Tak, mobilizacją to mniej, bo ja w zasadzie już nic nie robię, poza tym, że u mnie dużo rzeczy się stało w kącie, prawda? Bo zginął dyrektor, który zginął w wypadku, którego naznaczyłem i który pracował przez rok. Natomiast to są nasze lokalne sprawy. Natomiast to, co się dzieje ze szkołą, no to dreszcze chodzą po plecach w tej i na powrót. A co się dzieje? No, mamy drugi rok reformy. No właśnie, mamy drugi rok reformy, jeżeli to jest reforma. To jest niszczenie tego, co było wcześniej. Prawda? Czyli zmian. No właśnie, to jest zmiana, czy deforma, czy różnie to można nazwać. To znaczy, pomysł jest głównie taki, żeby było inaczej niż było. To jest główny pomysł. Tak jak miałem zastrzeżenia do poprzedniej reformy, którą robiła Irena Dzierzgowska z Handkiem. Która wprowadziła gimnazja. Ja miałem sporo zastrzeżeń, ale oni się spotykali, oni tłumaczyli, o co chodzi. Jaki jest pomysł. I ja się z tym wtedy nie zgadzałem. Rzeczywiście się wtedy nie zgadzałem. I przez pierwsze 4 lata to był koszmar. Rzeczywiście orka na ugorze strasznie. Zatrzymajmy się. Dlaczego? Dlatego, że kompletnie nie umieliśmy inaczej. U mnie było tak, że myśmy byli licealni i przygarnęliśmy jeszcze gimnazjum, żeby się utrzymać na rynku również. I kompletnie tego nie umieliśmy robić. Poza tym, to od razu sobie powiedzmy tak, ten wiek gimnazjalny, bo gimnazjów już nie ma, natomiast zostaną pewne określenie. Zostanie na długo jeszcze. Gimbaza. Określenie, gimbaza to gimbaza, wiek gimnazjalny, prawda? Bo on został bardzo precyzyjnie wyodrębniony. Bo to rzeczywiście wyodrębniony bardzo precyzyjnie. I do tego wieku trzeba bardzo specyficznych działań, prawda? 12-15. Tak, to jest wiek najcharakterystyczniejszy, gdzie się mnóstwo rzeczy dzieje. To znaczy rodzice przestają być dorośli, przestają być autorytetami. To do tego stopnia, że cały świat dorosłych jest do odrzucenia. Jeszcze bez znalezienia sobie pozytywnego kawałka w tym świecie dorosłych. Później mam coś, czego się nie nazywa, ale to my nazwijmy sobie tak użytecznie wiekiem licealnym, gdzie z tego świata dorosłych się coś wybiera. To coś, co się wybiera, może nam kompletnie nie pasować. Może to być faszyzm, może to być nazizm, może być cokolwiek innego. Natomiast coś się wybiera. Natomiast w wieku gimnazjalnym odrzuca się cały świat dorosłych. Chaos to pół biedy, jakby był tylko chaos. To znaczy, najważniejszy jest świat rówieśników. Grupa rówieśnicza. I to przez całe życie mamy tak, prawda? No bo to jest tak, że jesteśmy zwierzątkami stadnymi i to stado jest dla nas strasznie ważne. Natomiast nigdy wcześniej, nigdy później ten świat rówieśników nie będzie aż tak ważny, jak w tym okresie gimnazjalnym. I jesteśmy dla akceptacji, dla zyskania akceptacji w tym świecie rówieśników jesteśmy w stanie zrobić największe głupstwo. Największe, jakie może być. I to jest jedna rzecz charakterystyczna. A potem wychodzimy z tego wieku i trochę jak ze snem się dzieje. To znaczy budzimy się ze snu i jeżeli komuś nie opowiemy tego snu, to szybciutko zapominamy, co nam się śniło. Tu jeżeli budzimy się z tego snu i zapominamy, do jakich głupot byliśmy gotowi. Głupot z punktu widzenia dorosłych, prawda? W tym okresie gimnazjalnym. No i tutaj rzeczywiście nie umieliśmy. Potem się wszyscy nauczyli. Tylko my. Ja mówię, czyli jest to możliwe, bo z tego, co pan mówi, to wiek jest rzeczywiście niesamowicie trudny. Tak. Ale jednak się da współpracować z ale ludzkość sobie radziła od początku swojego istnienia. Bo przecież to nie jest tak, że powstała tamta poprzednia reforma i nagle ten wiek powstał gimnazjalny. On był zawsze, tylko nigdy nie została wyodrębniona ta grupa. Tak bardzo charakterystyczna i tak bardzo wyodrębniona. I teraz jak się nauczyliśmy i całe szkolnictwo się nauczyło, szkolnictwo się do tego dostosowało. Proszę zobaczyć, to są te szkoły,
dzieciaki chodziły do szkół podstawowych i one były takie byle jakie trochę, prawda, jeżeli chodzi o wyposażenie, a potem się musiały przenieść do tych szkół lepiej wyposażonych, troszeczkę inaczej uczących. Trzeba było się wyrwać z tego środowiska swojego chociażby, prawda? I zobaczyć jak ten świat wygląda trochę inaczej. I myśmy się wszyscy tego nauczyli i w tej chwili się cofa. Nie wiem dokładnie dlaczego. Mało tego, ja twierdzę, że ta cała propaganda dotycząca gimnazjalistów, bo twierdziło się, że gimnazjaliści są rozwydrzeni, okropni, nie da się z nimi pracować, brzydcy, śmierdzą i w ogóle wszystko, prawda? Wszystko co najgorsze. I nie rozumieją nic. I niczego nie rozumieją. I to jest prawda, tylko że taka specyficzna prawda, o której mówiłem, prawda? Bo to jest ten specyficzny wiek. A jednocześnie ten problem było widać przez te pierwsze 4 lata poprzedniej reformy. Potem już nie było tego widać, natomiast cały czas patrzyliśmy z tamtej perspektywy. Bo rzeczywiście to było nauczyć się czegoś nowego i tak, bo tamta reforma była rzeczywistą reformą. To był kłopot. I te dzieciaki, z tymi dzieciakami się świetnie pracowało. To świetny wiek zresztą, bo oni chłoną, oni jak widzą, oni jednocześnie odrzucają ten cały świat dorosłych, ale jak ten dorosły przyjdzie i z nim można się dogadać, no to oni nagle zaczynają się dołapywać. Oni muszą mieć jaśniejsze kryteria prawa, lewa, góra, dół, dobro, zło, prawda? Trzeba zorganizować świat, zaproponować tak, coś. Tak, tak. I jak oni, jak się da, jak się do nich dotrze i oni to zaakceptują, to są nasi. Tylko, że trzeba tu się więcej postarać, prawda? A czy ośmioklasowa szkoła, która... Zatrze to. Dlaczego? A może nauczyciele z tych ostatnich klas będą potrafili... Dobra, ale oni znowu się będą musieli tego uczyć. Oni już nie potrafią, bo to wiek podstawówkowy, tak samo jak dla nas, znaczy ja mówię z tej perspektywy szkoły licealnej, która się przestawiła trochę na gimnazjum, to był kompletnie coś nowego, coś, czego nie umieliśmy, prawda? Myśmy dopiero się musieli podszkolić, zobaczyć, jak się z tymi dzieciakami pracuje, żeby się zorientować, no żeby wymacać, w czym rzecz. Natomiast tutaj oni też nie potrafią. Mało tego, no to się zrobiły różne zatory, no tak jak z tą siódmą klasą, prawda? Wszyscy podwójna. Już wiemy, na czym polega. Nie, no podwójna to podwójna. Tu chodzi o to, że w tej siódmej klasie się zrobiło tak, z tym ogromem wiedzy, do sprzedania wiedzy, wiadomości, faktów. Czy tam faktów, no, że w zasadzie nie ma środka. Nie wiem, czy pani wie, są albo dzieciaki, które się uczą dniami, nocami i w zasadzie nie mają czasu na towarzystwo, że tak powiem, albo kompletnie olewają. Odrzucają, tak, bo nie są w stanie tego przełknąć. Bo normalnie w szkołach jest tak, że są jacyś tam prymusi, którzy się świetnie uczą, są jacyś tam średniacy i są kiepscy, prawda? Natomiast w tej chwili nie było średniaków w ogóle. To znaczy nie można było być średniakiem. Albo człowiek cały dzień się uczył, żeby się wyrobić, żeby się do dobrej szkoły dostać, bo przecież o to chodzi, albo kompletnie olewał. No i myśmy w końcu mieli tych olewaczy, z którymi też trzeba było jakoś pracować. Mówi pan czasem z takim dużym cudzysłowem, że się pan zajmuje recyklingiem. No ja, no tak, no od iluś lat w tym recyklingu pracowałem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten wiek gimnazjalny jest taki trudny, a do pana przychodzą szczególnie trudne dzieciaki będące w tym wieku do końca. No już nie do mnie, już do moich następców, tak. To co to oznacza? To w jaki sposób można w szkole, w instytucji Powinienem zacierać ręce i się cieszyć, bo tak naprawdę to ja mam więcej. Jest pan potrzebny. Kąt potrzebny. Jeżeli jest im gorzej, z punktu widzenia takiego miejsca jak moje, to im gorzej, tym lepiej, prawda? Z punktu widzenia instytucji. To znaczy więcej mam kandydatów, prawda? Jestem potrzebny. Natomiast jednocześnie ja się obawiam, że takie były przynajmniej sygnały, jak ja jeszcze tam pracowałem, że takie miejsca są nie do końca potrzebne. Że to nie jest metoda. Że metodą jest raczej kazać i wymagać, prawda? Bo my jesteśmy takim miejscem akceptującym, pracującym z tymi dzieciakami. Czyli którym... tak jak 100 lat temu. A tutaj jest pomysł taki, żeby jak 100 lat temu, albo jeszcze troszeczkę wcześniej, taki ten wzorzec pruski, prawda? No w ogóle szkolnictwo wyrosło z tego wzorca pruskiego, ale to już zostawmy. Ale to, że każę, wymagam, każę
i karze w drugim znaczeniu i inaczej pisane, to znaczy kara, od kara, prawda? Z jednej strony karze, żeby zrobili to, a jak, nie, jak oni się nie wywiążą, to ich ukarzę, prawda? No i jeszcze do tego mamy lekcję ortografii, bardzo dobrze. Tak, no i jeszcze ileś takich rzeczy. No, nie, teraz ten protest straszliwy, bo to dotknął również mojego miejsca. Jest ileś dzieciaków, które mają problem, różnego rodzaju problemy ze szkołą, prawda? I w związku z tym mają nauczanie indywidualne w takim albo innym, w takim innym stopniu. W tej chwili jest ten wielki protest, bo rzeczywiście co innego, jak to nauczanie indywidualne robimy w szkole, a co innego, jak idziemy do niego do domu. I co innego, jak trzeba za to płacić, jak rodzice muszą wyjąć pieniądze. To też, albo to też. Szkoła zatrudnia to tylko też, na umowie zlecenie iść do szkoły. Nie, ale o co chodzi? Chodzi o to, że te dzieciaki, które mają problem z grupą, jakkolwiek, no to wywalanie ich z grupy jest jednym z najgłupszych pomysłów, prawda? To znaczy, to jest izolowanie, prawda? To jest coś, co się nie może powieść. W tym momencie myśmy mieli nauczanie indywidualne, które się odbywało u nas w szkole. Oni robili z nauczycielami indywidualne lekcje, ale szli potem znowu do grupy. I to było cały czas się tu działo. I to było tak naturalne, że nikt się w ogóle temu nie dziwił. Bośmy mieli ileś tych nauczeń indywidualnych. W tej chwili z nauczaniem indywidualnym trzeba jechać do niego do domu. No bzdura kompletna. On się kompletnie odspołecznia. No tak naprawdę jednym z elementów takich podstawowych, bo ja może i byłbym zwolennikiem tej koncepcji Ilicza, żeby w ogóle likwidować szkoły, ale szkoła ma ogromną funkcję społeczną. My wchodzimy w przypadkową grupę i musimy się w tej grupie jakoś tam znaleźć. I tutaj się uczymy, prawda? To strasznie ważne. Jeszcze chciałam nawiązać do tego, o czym wspomniałam, czyli o tych dzieciakach, które mają różnego rodzaju problemy z dysleksją, różne są i które powinny mieć możliwość kontaktu czy z pedagogiem, czy z psychologiem. Teraz jest... Z pedagogiem, psychologiem i z grupą przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, co powiedziałem. Jeżeli to jest gimnazjalista, dla niego ta grupa jest najważniejsza. On jeżeli ma mieć nauczanie w domu, to on jest odrzucony przez grupę. To jak pedagog powinien funkcjonować w szkole? Taka osoba, która spotyka się... Po pierwsze, tych pedagogów powinno być więcej. Po drugie, on powinien mieć cały czas oczy naokoło głowy i cały czas widzieć, że się coś dzieje. Wiemy, jak teraz wygląda. Teraz pedagog siedzi zamknięty w pokoju gdzieś tam. Tak. Ma grafik i już po miesiącu ktoś, kto potrzebuje, może się umówić na spotkanie, jak bardzo chce. Dzięki Bogu ja wiem, natomiast u mnie było, dzięki Bogu u mnie to było zupełnie inaczej ustawione, prawda? U mnie ci wychowawcy, bo to są w zasadzie wychowawcy, cały czas są na wyciągnięcie ręki i cały czas tam działają i cały czas są grupą, prawda? I jak jest przerwa, to nauczyciel rozmawia z uczniem, ale to jest inna rozmowa, a cały czas ten wychowawca cały czas próbuje gdzieś tam coś tam załatwić, zobaczyć, że ktoś jest smutny, zobaczyć, że ktoś jest wyizolowany, zobaczyć, że coś tam. To działa? Udaje się? No pewnie, że się działa. No pewnie, tylko trzeba to dobrze robić. Trzeba mieć ludzi, którzy są w stanie załapać się inaczej, na których te dzieciaki się załapują, prawda? To trochę jak ze street walkerami, prawda? Nie na każdego się załapie. Nie każdy może być street walkerem. Trzeba mieć niektórzy mówią. Nie, trzeba mieć umiejętność nawiązania kontaktu z tymi młodymi ludźmi bez podlizywania się. Bo jeżeli człowiek z siwobrody i pomarszczony, tak jak ja, wejdzie do tego młodego człowieka i zacznie mówić ich slangiem, to jest bzdura kompletna. Musi się zachowywać tak, jak ja się zachowuję i musimy znaleźć jakiś tam kawałek, na którym rozmawiamy tym samym językiem. Nie mówię o polszczyźnie, tylko mówię o języku jakby opisującym fakt, prawda? To na koniec stwórzmy troszkę prognozę dla tego, co będzie się działo w szkołach w tym roku z tym właśnie krokiem dystansu, który pan ma. Jak to się rozwinie? Jak ta zmiana wpłynie na polską oświatę? No wszystko to, co się dzieje, to na razie jest wyłącznie rozwalanie tego, co było. To nie jest wracanie, bo kiedyś był ten system 8, tak jak teraz, prawda? 8-latka i 4-latka. Mało tego,
o ile pamiętam, to przez ten okres gimnazjalny, że tak powiem, wtedy, kiedy istniały gimnazja, nauczyciele liceum tęsknili za czteroletnim liceum, bo to rzeczywiście inaczej się pracowało. I tu pani minister, która była nauczycielką licealną, polonistką, to moja koleżanka po fachu w tym układzie, też ja rozumiem tę tęsknotę. Rozumiem tę tęsknotę, natomiast to jest inna trochę struktura. I z tym, że to nie jest powrót do tamtego stanu, który był. Do tamtego stanu, który był przed reformą Handkego i Dżdżgowskiej. To jest rozwalanie tego, co na zgliszczach tamtego systemu wybudowano. Na razie to są... Tam były zgliszcza i na tych zgliszczach robimy zgliszcza następnego systemu. Ja nie widzę nowego systemu. To nie ma nic nowego. To jest niby powrót, no ale w momencie, kiedy wracamy, to się cofamy. To jest oczywiste. I tutaj się niewiele da. Mało tego. Tak naprawdę nie spostrzegamy, że w ogóle ten świat się trochę zmienia. Że inaczej troszeczkę powinniśmy w ogóle uczyć te dzieciaki, bo mamy inny ten świat. No to jedna z bardziej konserwatywnych instytucji, tak, szkoła. No, ja mam tu w kieszeni, zawsze. I pani też ma gdzieś w kieszeni, w torebce, mamy telefon, w którym możemy wszystko sprawdzić. Nie trzeba się wszystkiego uczyć na pamięć. Mamy ileś rzeczy, których inaczej się trzeba uczyć. Bo w tej chwili jest problem, czy zadawać prace domowe, czy nie zadawać pracy domowej. Teraz są gify tak zwane z twierdzeniem Pitagorasa i jego konsekwencjami. Nie ma problemu. Biorę telefon i otwieram wszystko i wszystko wiem. To znaczy inaczej trzeba uczyć, prawda? Inaczej trzeba uczyć. Trzeba uczyć umiejętności poszukiwania, umiejętności zadawania pytań. Prawda? Bo to o wszystko trzeba umieć spytać. Inaczej wtedy w tej chwili opisujemy świat. To nie znaczy, bo ten świat jest taki, jaki jest, tylko to jest inna technika, prawda? Bo gdzieś tam występowałem ostatnio w jakimś takim programie telewizyjnym i młoda kobitka, młoda dziewczyna mówiła, że tym dzieciakom to nie można zostawiać tego wolnego czasu za dużo, no bo oni siedzą w komputerach i tam grzęzną. Tyle, że to jest sytuacja taka, że odkąd pamiętamy, a nawet jeszcze wcześniej, zawsze nam się wydawało, że jakaś nowoczesna technika coś tam tym dzieciakom zagarnia, prawda? Dobrze pamiętać, że w momencie, kiedy wynaleziono powieść, prawda? Nowoczesna. Kiedy wynaleziono powieść, to się uważało, że dzieciaki będą tkwiły w jakimś fikcyjnym świecie. Jak ja byłem młody, bo to już tam powieść to była. Jak ja byłem młody, to się mówiło, jak byłem młody, bo jak miałem pierwszy telewizor, jak miałem 12 lat, że telewizja kradnie nam dzieci, prawda? I że dzieciaki siedzą w telewizji. Teraz mówimy, że siedzą w tych swoich... To wszystko jest sprawą... To jest sprawa przekazu, to jest sprawa techniki, prawda? Jasne, że uciekamy w różne fikcyjne światy, ale wszyscy uciekamy w fikcyjne światy. I zawsze się jakiś fikcyjny świat znajdzie. I dobrze sobie zdawać sprawę, że dzieciaki mają to do siebie i tu to o tym też zapominamy jako dorośli. Oni się cały czas bawią w dorosłych, prawda? I mówimy, że oni są chamscy. Dlaczego oni są chamscy? No bo my jesteśmy chamscy, my dorośli, prawda? Poziom chamstwa jest dużo bardziej dopuszczalny w tej chwili w świecie dorosłych niż był kiedyś. To nie dlatego, że ja jestem stary i mówię, że kiedyś był lepszy świat. Niestety od kogo uczyć. Tak. No i oni dokładnie to uczyć. Oni się uczą tego rodzaju zachowań, prawda? Przecież dlaczego dziewczynkom kupowano lalki, a chłopcom samochodziki? No żeby się wprawiali w tym świecie dorosłych, bo to jest imitacja świata dorosłych. To jest cały czas bawienie się w świat dorosłych. Cały czas. No bo to tak jak kot, który bawi się papierkiem, prawda, czy tam kulką papieru, żeby potem być myśliwym. Tak samo tutaj oni się bawią w ten świat dorosłych. Jeżeli są chamscy, jeżeli są brutalni, jeżeli są okropni, no bo się dostosowują do tego świata, prawda? Uczą się tego świata. Bardzo bym chciała, żeby uczniowie w Polsce w nowym roku nie musieli się aż tak dostosować i potrafili zadawać właściwie pytania. Prawda? Te pytania są najważniejsze. I bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Łukasz Ługowski.